Dzień dobry, nazywam się Łukasz Wojtunowicz, pracuję jako projektant w firmie Optimize Design of Structures. Wraz z moim kolegą Marcinem Matylem przedstawię Państwu prezentację o tytule Wyznaczanie wpływu sił osiowych na sztywność podstawy słupa stalowego. Nasze webinarium podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części naszego webinarium zaprezentujemy, jak wykonać analizę sztywności podstawy słupa w IDEA Static. Przedstawimy jeden przykład, a także omówimy rezultaty obliczeń dla paru typowych przypadków. W drugiej części zaprezentujemy, jaki wpływ ma zmiana sztywności podstawy słupa w programie do obliczeń statycznych. Całość webinarium zakończymy wnioskami. Na początku omówienie zagadnienia. W praktyce inżynierskiej z reguły podchodzi się do podstaw przegubowych tak, że w przypadku kotew rozmieszczonych blisko ciężkości przekroju zakłada się, że jest to połączenie w pełni przegubowe. Zakłada się w takim przypadku, że przy wystąpieniu jakiegokolwiek obrotu cienka blacha podstawy odkształci się, pozwalając na ten obrót bez wywołania większego momentu zginającego. Jednak w jednej z wykonanych przez nas ekspertyz zaczęliśmy się zastanawiać, jaki wpływ ma duża siła osiowa ściskająca słup. Po prawej stronie mamy przedstawione zasady działania siły na małym ośrodzie. Przy dużej sile ściskającej może dojść do sytuacji, w której naprężenia pod całą podstawą są ściskające. Co więcej, jeśli nastąpi obrót słupa, wykres tych naprężeń może być trójkątny. Na przedstawiającym macie widać, że siła ściskająca w takim przypadku może działać na pewnym ramieniu, tutaj oznaczonym jako X. Powoduje to powstanie pewnego momentu zginającego. Postanowiliśmy więc przeprowadzić dla takiego przypadku analizę sztywności słupa. Teraz zaprezentuję Państwu, jak wykonać analizę sztywności podstawy słupa w programie IDEA Static. Tutaj mam przygotowany program. Przy tworzeniu skorzystamy z gotowego szablonu. Klikamy nowy szablon, stwórz projekt. Zaczynamy od dobrania odpowiedniego profilu. W naszym przypadku będzie to IP500. Dobraliśmy ten profil, żeby nasz słup miał stosunek wysokości przekroju do jego szerokości około 2. OK. Stal S355 pozostawiamy jak jest. Następnie przechodzimy do modyfikowania podstawy słupa z kotwami. W miarę, które już wcześniej sobie przygotowałem, tak żeby wszystko pasowało w przekroju, ustawiamy. Kotwy wybieramy M36 klasy 8.8. Długość kotwy nie ma tu aż takiego znaczenia, jednak ustawimy dla porządku 800. Typ zakotwienia to będzie z płytką kotwiącą. Wielkość płytki 170, typowa dla tego rozmiaru kotwy. Rozmieszczenie kotew. Żeby kotew była w środku, musimy tutaj dać minus połowa wysokości przekroju. Warstwy z lewej na 0 będą pasować idealnie. Tutaj już musimy poprawić. OK. Jeśli chodzi o fundament, przyjmiemy nieco wyższą klasę betonu. C30x37. Odsunięcie od. Możemy zostawić, tutaj nie ma to znaczenia. Grubość fundamentu wprawdzie też nie ma znaczenia, ale dobierzemy tak, żeby była większa niż długość kotwy. Przenoszenie sił przez kotwę, sił poziomych. Damy także pewną podlewkę, 30 mm. Na potrzeby naszej analizy w konfiguracji norm wyłączymy sprawdzanie nośności betonu, dokładnie wymalowania stożka betonu. Chcemy też, żeby ta analiza dotyczyła tylko podstawy słupa, tylko części stalowej. Oczywiście w normalnej sytuacji obliczeniowej należy takie coś uwzględnić. Następnie przechodzimy do definiowania obciążeń. Żeby przejść w ogóle do modułu dotyczącego sztywności, musimy wejść tutaj w moduł ST i pierwszy przypadek obciążeń. Załóżmy siłę osią 0 i żeby wykonać sprawdzenie sztywności obrotowej, musimy na badanym przez nas kierunku zadać jakiś moment.
Nie może być to za duży moment. Wiadomo, jest to połączenie prawie przegubowe, które nie ma dużej zdolności do przenoszenia momentów. Na potrzeby naszej analizy, również żeby porównać ze sobą, działa sztywność z podstawy słupa bez siły osiowej oraz siłą osiową, stworzymy drugi przypadek obciążeniowy. I tutaj założymy już obciążenie minus 1500. Model jest gotowy, możemy obliczać. Przechodzimy w kategorię wyniki. Żeby było lepiej widać, rozszerzę to cały ekran. I w kategorii sztywność obrotowa utrzymujemy wykres sztywności. Powiększę go trochę. Program Idea Statica tworzy ten wykres, obliczając w paru charakterystycznych miejscach dla danego momentu zginającego obrót. Są w zasadzie podane, za każdym razem obliczane są dwie charakterystyczne wielkości. SJ INI jest to normowa sztywność, która jest otrzymywana jako sztywność przy momencie zginającym równym 2 trzecie nośności połączenia na moment zginający. Jest również druga wartość, SJS, jest to sztywność sieczna, która pokazuje, jaka jest sztywność dla zadanego momentu zginającego. W tym przypadku jednak zadaliśmy nazwijmy to jednostkowy moment zginający, więc ona tutaj nie ma znaczenia. W tym przypadku będziemy porównywać wszędzie SJI. I tutaj widać już, jak różni się sztywność SJI w przypadku siły ściskającej 1500 oraz przy braku siły ściskającej. Dodatkowo, żeby mieć pełniejszy obraz sytuacji, przygotowałem już wcześniej plik obliczeniowy z większą liczbą punktów obciążeniowych. Punkty obciążeniowe zadałem tak, że dla siły wyrywającej minus 400, minus 200, bo skok co 200, później już był dla siły ściskającej skok co 300 kN. Dla ułatwienia nazwy każdego przypadku nadałem taką samą jak siła w słupie. Klikamy oblicz. Mamy już gotowy rezultat dla naszego modelu. Tutaj jest przekroczona nośność betonu. Siła osiowa, którą zadaliśmy, była w ostatnim kroku zbyt duża. Tutaj jednak nie ma to większego znaczenia dla naszej analizy. Tutaj widać, że dla siły równej 3000 jest przekroczona. Mamy tutaj jednak ładnie widoczny wzrost sztywności podstawy słupa przy wzroście siły osiowej. Bardzo łatwo można już te dane skopiować. Najszybciej można to z raportu skopiować tekst. Tutaj mały trik zaprezentuję Państwu. Można skopiować to i przekleić do Excela. Tak też uczyniliśmy. Podobną analizę wykonaliśmy dla dwóch innych podstaw słupów. Drugą analizę, drugą po wskazanej już analizie, wykonaliśmy dla podstawy słupa o przekroju HEP-300. Konstrukcja podstawy słupa jest taka sama, czyli para koty w środku ciężkości przekroju. Dobraliśmy HEP-300 ze względu na to, że ma on zbliżoną nośność na moment zginający do IPE-500, a jednocześnie jest to przekrój bardziej krępy, czyli stosunek wysokości przekroju do jego szerokości jest równy 1. Jako trzeci model wykonaliśmy model podstawy słupa utwierdzonej. Będzie ona stanowiła pewne odniesienie, byśmy wiedzieli, kiedy można tak naprawdę mówić o podstawie sztywnej. Wyniki przedstawiliśmy w formie wykresu. Na osi poziomej oznaczyliśmy siły osiowe, które przykładaliśmy w każdym kroku obciążeń, a na osi pionowej sztywność. Widać bardzo wyraźnie wskazany już wcześniej wzrost sztywności wraz ze wzrostem siły osiowej w słupie. Dotyczy to oczywiście ściskania. O ile przy siłach osiowych równych 0 i poniżej 1000 sztywność obrotowa takiego słupa jest bardzo niska, to jednak przy sile ponad 1500 można zauważyć gwałtowny wzrost sztywności. Z czego to wynika? Tak jak już mówiłem, w pewnym momencie przy pewnej sile osiowej dochodzi do pełnego ściskania podstawy słupa. W zasadzie w takim przypadku można mówić o działaniu siły na małym i ośrodzie. Po lewej widać, jak zachowuje się podstawa słupa przy zerowej sile osiowej. Można się było tak spodziewać takiego wykresu, takiej mapy naprężeń pod podstawą.
ściskana jest tylko fragment najbardziej oddalony od środka ciężkości. Jednak przy sile ściskającej już 900 kN widać wyraźnie już, że prawie cała blacha podstawy jest ściskana. Oczywiście nierównomiernie. Tutaj mamy do czynienia w przybliżeniu z trójkątnym wykresem naprężenia pod podstawą, który pokazywałem w jednym z pierwszych slajdów. Jako drugą podstawę chciałbym zaprezentować podstawę utwierdzoną dla IP500. Tutaj również widoczny jest wzrost sztywności wraz ze zwiększaniem się siły osiowej słupia. Jednak należy zauważyć, że tutaj już od samego początku sztywność podstawy słupa jest dość duża i wzrost nie jest aż tak gwałtowny. Dobrze to widać na porównaniu wykresów. Tutaj na tym wykresie porównaliśmy ze sobą zależność sztywności od siły osiowej dla podstawy przegubowej oraz utwierdzonej. Widać ewidentnie, że podstawa słupa przegubowa, nawet przy działaniu dużej siły osiowej, nie jest w pełni utwierdzona. Nie można o niej powiedzieć, że jest utwierdzona, nie można takiego schematu statycznego przyjąć. Jest to typowa podstawa podatna. Należy jednak mieć na uwadze, że tutaj przy nominalnie przegubowej podstawie słupa, a przynajmniej tak niektórzy mogliby zakładać, mamy sztywność równą 200, czyli to jest już tylko niecałe 70% mniej niż podstawa sztywna. Następnym przypadkiem analizowanym była podstawa słupa HEP300. Kształt wykresu nie jest niespodzianką, jest bardzo podobny do tych wcześniej prezentowanych. Na początku przy małej sile osiowej jest bardzo niska sztywność, żeby znowu przy sile ściskającej około 1500 zacząć gwałtownie rosnąć, aż do pewnej stabilizacji na samym końcu, gdzie mamy do czynienia z pełnym dociskiem blachy. Jednak porównanie podstawy IPE500 i HEP300 daje ciekawe rezultaty. Słupy te mają zbliżoną nośność na moment zginający, jednak podstawa słupa IPE500 wykazuje znacznie większą sztywność już w zasadzie od samego początku. Jest to dość logiczne. Wynika to z tego, że pole docisku do betonu ma znacznie większy moment bezwładności, a przez to znacznie większą sztywność. Teraz mój kolega przedstawi Państwu, jaki jest wpływ tak obliczonych podstaw słupów na rozkład sił wewnętrznych w słupie. Witam Państwa. W tej części przedstawię Państwu praktyczne zastosowanie obliczonej wcześniej przez Łukasza sztywności podstaw słupa. Zastosujemy model oparcia słupa dla IP500. Przygotowaliśmy 5 modeli obliczeniowych ze zmiennym poziomem obciążenia. Dwa pierwsze modele to modele, w których siły osiowe reakcje oraz reakcje pionowe będą wynosić około 300 kN. Kolejne 3 to modele, w których zostaną one zwiększone do 2000 kN. We wszystkich 5 modelach mamy siłę poziomą o wielkości 40 kN. W każdym z modeli oprócz obciążenia modyfikujemy również sposób oparcia ramy. Jest to rama przechyłowa. W pierwszym modelu mamy przypadek z podparciem przegubowym. Model drugi to podparcie podatne o sztywności rotacyjnej obliczonej dla siły osiowej V1. Model trzeci to model ze zwiększonym obciążeniem oraz podparciem przegubowym. Model czwarty to również model ramy ze zwiększonym obciążeniem, ale z zadaną sztywnością podpory. Natomiast model piąty jest to model, w którym mamy pełne utwierdzenie i posłuży on nam jako pewien punkt odniesienia. Sama rama to rama przechyłowa, powiedzmy, że dość typowa dla hal stalowych. Rozpiętość ramy 18 metrów, wysokość ramy 8 metrów, wszystkie przekroje IPE500. Przyjmujemy dodatkowe założenia, że analizujemy jedynie w zakresie wyboczenia przechyłowego oraz to, że fundamenty są nieskończenie sztywne. Na kolejnym slajdzie mamy podsumowanie już wyników. Nie będziemy tutaj przeglądać samej procedury obliczeniowej. Po lewej stronie mogą Państwo zobaczyć wykresy momentów zginających wyliczone dla kolejnych modeli. Po prawej stronie natomiast mamy zestawienie z opisem modelu, ze sztywnością utwierdzenia, z siłą osiową w słupie, momentem zamocowania w podporze, stopniem zamocowania, czyli momentem podporowym odniesionym do pełnego utwierdzenia, momentem w narożu ramy, momentem w narożu ramy odniesionym do ramy przegubowej,
mnożnik krytyczny obciążenia analizy wyboczeniowej oraz wyboczenie słupa obliczone na podstawie analizy globalnej według Eurokodu. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Mianowicie, w przypadku, gdy zwiększamy obciążenie, mamy dość istotne zwiększenie. Można by to odnieść do przykładu jakiejś ramy, na której stawiamy jakiś dodatkowy kanał bądź reaktor SCR. Dochodzi nam bardzo duże obciążenie pionowe. Zmiana warunków brzegowych, to jest sztywności zamocowania, gdzie w przypadku modelu trzeciego pozostajemy przy tradycyjnym założeniu, że nasza rama jest oparta przegubowo, a w modelu numer 4 przyjmujemy wielkość sztywności obliczoną w programie IDEA Statica dla zadanego obciążenia pionowego, dla zadanej siły osiowej 2000 kN. W przypadku modelu trzeciego moment zamocowania wynosi 0. No jest to oczywiste. Konsekwencja jest taka, że nie mamy żadnego dodatkowego obciążenia momentem na fundament. Natomiast w modelu czwartym powstaje dodatkowe utwierdzenie, które gdzieś dalej musi zostać przekazane, czy to na stopę, czy na płytę fundamentową, oczywiście przez cokół. Drugim wnioskiem istotnym jest to, że w przypadku modelu trzeciego wytężenie takiej ramy po uwzględnieniu efektów wyboczenia przechyłowego jest znacznie przekroczone, wynosi 160%. Natomiast w przypadku modelu czwartego, gdzie jednak tą sztywność rotacyjną jakoś uwzględniamy, mamy wytężenie na poziomie 84%, czyli teoretycznie takiej konstrukcji nie musielibyśmy wzmacniać. Podsumowując naszą prezentację, możemy powiedzieć, że znaczne siły osiowe ściskające zwiększają znacząco sztywność słupa aż do uzyskania połączenia prawie utwierdzonego. Efekty wpływu zwiększenia sztywności jest większy w przypadku słupów o stosunkowo wysokim przekroju, gdzie mamy stosunek H do B większy od 2. Są to przekroje typu IPE na przykład. W przypadku dużych sił osiowych racjonalnym wydaje się być dążenie do połączenia idealnie przegubowego lub sztywnego. Chodzi nam tu o konstruowanie połączenia idealnie przegubowego bądź sztywnego. Tu już myślę, każdy z projektantów ma inne preferencje. Ja na przykład w przypadku ram niestężanych wolę dążyć do wykonstruowania połączenia sztywnego. Ostatnim wnioskiem jest to, że wpływ sił osiowych zwiększających sztywność może być w niektórych przypadkach korzystny, a w innych niekorzystny. Brzmi to jak banał, ale bardziej chcemy tu zwrócić uwagę na to, że w niektórych przypadkach trzeba się pochylić bardziej nad szczegółami konstrukcyjnymi, zastanowić się, gdzie możemy popełnić błąd, przyjmując czysty przegub, gdzie będziemy po stronie bezpiecznej. Dziękuję bardzo.